Marta Szymik, witam w kolejnym odcinku, a moim i Państwa gościem jest Pani Anna Romik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani mecenas, kiedy legalnie przetwarzamy dane osobowe? Legalnie przetwarzamy dane osobowe wtedy, kiedy mamy podstawę prawną. Tą podstawą prawną może być zgoda wyrażona przez osobę fizyczną, której dane osobowe chcemy przetwarzać. Oczywiście ta zgoda to jest jakby świadome, dobrowolne i konkretne wyrażenie woli. Ona może mieć formę pisemną, może mieć formę ustną, ale równocześnie może to być takie konkretne, faktyczne zachowanie, które daje przyzwolenie do przetwarzania danych osobowych, czyli na przykład przekazanie wizytówki, wysłanie maila pod określony adres z jakimś zapytaniem. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest także umowa zawierana z osobą, której dane osobowe chcemy przetwarzać, ale także wystąpienie z żądaniem, czy wyjaśnieniem, czy z ofertą w celu zawarcia takiej umowy. Wówczas jakby taka kontraktacja poprzedzająca, czy korespondencja prowadzona z daną osobą fizyczną, poprzedzająca na przykład zawarcie takiej umowy, także jest podstawą do przetwarzania tych danych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także ochrona żywotnych interesów osoby trzeciej. Przykładem na taką sytuację, kiedy mogłoby dojść do przetwarzania takich danych osobowych, konieczność zaszłaby przetwarzania takich danych osobowych, jest na przykład sytuacja, kiedy dana osoba traci przytomność i potrzebujemy na przykład wykorzystać jej dane osobowe, które znajdują się gdzieś w portfelu czy w telefonie komórkowym, aby skontaktować się z jakąś osobą z nią pokrewną, czy w ogóle przekazać informacje odnośnie jej danych osobowych lekarzowi czy jakimś służbom medycznym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także wykonywanie najczęściej przez organy publiczne jakiegoś obowiązku, który spoczywa na nich, czyli tą podstawą będzie przepis prawa. No i ostatnia podstawa, która wynika z artykułu 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to przetwarzanie z uwagi na uzasadniony interes administratora, z tym, że należy akurat tą przesłanką przetwarzania być zawsze ostrożnym z uwagi na to, że ten uzasadniony interes administratora nie powinien naruszać praw i wolności osób trzecich, których dane osobowe przetwarzane.